Prognoza roniczna od Akademii Zoland na październik 2015 rok. Skandynawska runa Hiera. Energii nie można nazwać łatwymi. Życie będzie wzywało do odpowiedzialności. Trzeba będzie robić wybór i iść w jakąś stronę. Iść, robić, działać. Systematycznością i organizacją można będzie uleczyć sytuację, zmienić w pełni siebie samego. Nie każdy jest na to przygotowany. Ciężko będzie tym, którzy wyjechali do obcego kraju. Hiera to energia ciągłej pracy i kłopotów, które zawsze kończą się czymś pozytywnym. Hiera zmusza być aktywnym, ale przy tym nie można myśleć o rezultacie. On na pewno przyjdzie, tylko należy szlifować swoje wewnętrzne cechy. Jeśli chcesz coś rozpoczynać, to teraz jest bardzo dobry okres. Słowiańska runa. Naturalność, runa przyrody, wzywa do tego, by być kim się jest. Nie dziw się, jeśli zmieni się stosunek do czegoś lub na to, co masz. Spojrzysz inaczej. Jeśli coś nie idzie tak, jak trzeba, to znaczy, że rozbiła się iluzja i wszystko stanęło na swoim miejscu. Runę określa się jako siłę życiową. Ona przypomina o wewnętrznych siłach i walce. Wzywa do leczenia naturalnymi metodami. W negatywnym sensie mogą być trudne sytuacje kończące się urazami. Celtycki ogham, jabłoń. To jest twój wewnętrzny świat. Mówi o tym, że piękno duszy jest ważniejsze. Dobra wola może pomóc zapłacić wszystkie karmiczne długi. Pokazuj najlepsze cechy swojego charakteru i bądź szczodry. Uważało się, że owoce i jabłonie pochodzą ze światów. Kiedy gryziesz jabłko, pomyśl, że to jest prezent od losu. Jabłko jest symbolem związanym z podświadomością. Jeśli w tym okresie będą powstawały skomplikowane sytuacje, nie walcz, po prostu zaczekaj, bo teraz nie jest dobry czas na działanie. Czasem ten symbol związany jest z ofiarnością. Nie obawiaj się, bo ofiary doprowadzą do dobrego rezultatu. Jeśli nastąpią pożegnanie z czymś, do czego jesteś przyzwyczajony, to odbędą się w bardzo naturalny sposób. Elfijska runa Sadait. Otwiera mistykę. Wzywa do wsłuchiwania się w kosmiczne sfery, do odróżniania dobro od zła. Jeśli chcesz widzieć tylko jedną stronę świata, to będziesz cierpiał z powodu rozczarowania. To jest runa piękna i wolności. Ona wzywa ofiarowywać wolność innym ludziom i zwierzętom. Dawaj innym natchnienie, pomagaj im i wtedy odnajdziesz sam siebie i pojawi się wiele przyjaciół. Runa przypomina, że na świat przychodzi nowe światło, nowe spotkania i nowe romantyczne relacje. Poza tym przypominam, że skandynawska runa zapowiada, co będzie się działo w świecie zewnętrznym. Celtycki ogham mówi o wewnętrznych organizacjach. Słowiańska runa wskazuje, co dzieje się w twoim mikroświecie, typu dom, rodzina. Elfijska runa zapowiada, jakie wydarzenia będą wpływać na ogólność energetyczną i zmusza wierzyć w cuda. To jest filozoficzny aspekt przewidywania. Poza tym przypominam, że u nas jest taka tradycja, co rok w Gdyni się odbywa festiwal celtycki. Pełną informację można otrzymać na naszej stronie.